Nigdy takich emocji nie czułem, takiej euforii wszystkiego na raz. Dziękuję wszystkim, którzy mnie kibicowali i pozdrawiam. Nie wiem, palec mi się sam ześlizgnął na starcie i nie wiem, wystrzeliłem jak z prosy, już musiałem to dowieść, już cały się trzęsłem jak jechałem, nawet nie wiem co ja czuję, ja wszystko czuję teraz, ja w to nie wierzę, to zrobiłem po prostu. Na ostatnim oku najlepiej wydaje mi się, że Pawłowski, on jest drugi. Walczy jeszcze Ławicki ze Stepiczerem. Stepicze, bo ostatni, a wyścig wygrywa Mikołaj Torysek. Firma Digitala Group wystartowała z pomysłem, aby zrobić e-Speedway Grand Prix. Zwróciła się do nas z prośbą o to, czy jeden z turniejów będą mogli odjechać na torze wirtualnym, zaznaczam, poznańskim. No i oczywiście zgody wyraziliśmy, ponieważ uważamy, że każda promocja żużla jest promocją słuszną, a biorąc pod uwagę, że e-Speedway ma swoich zwolenników w największej mierze wśród normalnych kibiców żużla, no to siłą rzeczy zaakceptowaliśmy to i współpracujemy. I mam nadzieję, tak będzie w kolejnych latach również. Jest drugi, czyli zobaczcie, tyle samo punktów w jednym wyścigu, co zdobył przez całe zawody. Sobiekt niesie z Igorem Jotko, Igor Jotko na razie żegna nam się z półfinałami. Przygotowaliśmy po raz pierwszy w historii profesjonalne zawody w Speedway Challenge, okraszone 5 rundami. Tym oczywiście ostatnia wielki finał na torze PSŻ-u Poznań. We współpracy oczywiście z klubem żużlowym z Poznania, za co im serdecznie dziękujemy. Gra powstała z pasji, a więc jakby nie liczyliśmy, że dużo osób będzie w to grało. Natomiast z każdym rokiem no, trzeba przyznać, że coraz więcej ludzi gra. Coraz większa rzesza kibiców spędza czas przed telefonami. No i cieszymy się z tego powodu, że gra się podoba i oby tak dalej. No miło jest zmęczenie, narodziło się 5 lat temu, od kiedy było ogłoszenie do Ligi STLO, że jest nabór. Zgłosiłem się, wyjechałem pierwsze zawody jeszcze z parej generacji Speed Age Challenge 15 i generalnie mi już tak ruszyło do dzisiaj, miałem mieć jedne zawody i jadę cały czas. Ponoć mówią o tobie, że możesz być drugim Wiktorem Przyjemskim. No tak, Kasper skromny nie jest. Nie lubię grać w gry, wolę sport. No jednak to jest większa adrenalina na żywo niż w komputerze. Tak, szanuję oczywiście to, że ci gracze grają też i że mają taką pasję. Nie mogą tego robić w realu, tylko w grach. Czujesz, że zrobiłeś postępy w ostatnich miesiącach? Powiem tak, jak przychodziłem na początku tu, jak przyszedłem z Leszna do Poznania, to miałem duże problemy na tym torze, ale uważam końcówkę sezonu za bardzo udaną. Coraz lepiej mi szło, już się objechałem. Okay. Super, dziękujemy.